Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie 55. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 26 września 2022 roku. Witam wszystkich radnych, dziękuję za przybycie. Witam pana burmistrza, panią skarbnik, pracowników. Jeżeli chodzi o dzisiejszy porządek obrad, jest bardzo krótki. Właściwie mamy tylko jedną uchwałę. Ja może przeczytam. Porządek obrad 55. sesji Rady Miejskiej 26 września 2022 roku. Punkt pierwszy, otwarcie 55. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt drugi, podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. To jest projekt uchwały nr 69. Punkt trzeci, zamknięcie sesji. Czy jakieś uwagi do porządku obrad? Dziękuję bardzo. Żeby nie przedłużać, poproszę pana burmistrza o omówienie projektu uchwały nr 69 w sprawie zmian w budżecie gminy. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni radni. Zwróciłem się z prośbą o zwołanie tej sesji w trybie pilnym z tego względu, że otrzymaliśmy środki na wypłatę na dodatek węglowy i pieniądze możemy wypłacić w momencie, kiedy Państwo wprowadzicie te pieniądze do budżetu. Dlatego bardzo dziękuję też za szybkie, żeby nie powiedzieć pilne zwołanie tej sesji. Natomiast wynika to z tego, że wnioski, które złożyli nasi mieszkańcy, to na dzień dzisiejszy to jest 1996 wniosków. Te wnioski podlegają weryfikacji. Pozytywnie zweryfikowanych jest około 400 wniosków, więc te pieniądze, jak Państwo dziś podejmiecie uchwałę, będzie można od jutra wypłacać. Natomiast część wniosków ma braki i w trakcie tej weryfikacji to wyszło, czyli przykładowo trzeba pewne dane jeszcze uzupełnić. Czasami brakuje podpisu czy numeru domu. Niektóre wnioski, jak Państwo pamiętacie, bo na początku nie było wiadomo, były składane podwójnie, a na budynek można otrzymać tylko raz, więc to również właśnie jest weryfikowane. Mogą być takie sytuacje, że ktoś otrzyma odmowę, bo chodzi tutaj tylko o dodatek węglowy. Natomiast te pozostałe wnioski będą również rozpatrywane, ale to jest zupełnie co innego. Część mieszkańców, zdając sobie sprawę z tego, że ten wniosek złożyła przykładowo na jeden budynek, złożyły 2-3 osoby, po prostu część tych wniosków też została wycofana. Na dzień dzisiejszy wycofanych zostało około 200 wniosków. Co do kwestii finansowych, jeżeli można, to pani skarbnik prosiłbym, żeby powiedziała. Oczywiście, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, czyli wprowadzamy do budżetu kwotę na wypłatę dodatków węglowych. Jest to kwota 4 124 880 zł. I jeszcze jedna zmiana, która jest w tym projekcie uchwały, to wprowadzenie do budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 66 374 zł. Jest to spowodowane ze zmianami w zakresie średniego wynagradzania nauczycieli stażystów i kontraktowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze tutaj zapytać, dopytać coś w sprawie tej uchwały? Dziękuję, nie widzę. Chciałem też jeszcze zaznaczyć, że zgodnie z listą obecności na 15 radnych, 13 radnych jest obecnych, wobec czego mamy kworum, możemy podejmować prawomocnie uchwały. Poproszę panią przewodniczącą komisji budżetowej, czy wniosek... Komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 69. Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 69. Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 13 głosów za przyjęciem projektu uchwały. W związku z tym projekt uchwała wchodzi w życie, no i można wypłacać pieniądze. Dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz za przybycie na tą sesję zwołaną tak szybko, także
Bardzo, jeszcze raz bardzo dziękuję. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam sesję 55. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Dziękuję Państwu bardzo. Teraz jeszcze